Dobra. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy dzisiaj w tym w kartuzach, prawda? Bo tu są kartuzy, czyli kaszeby, a tu samochodów jadzie dużo. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy flagę kaszubską, czarno-żółtą. Czekaj, kurde, trąbią. Te kaszuby to jakieś nerwowe ludzie. Muszą trąbić. No, jedziemy dalej. Tu kierunek Mirachowo, a my pojedziemy. Jedziemy teraz na kierunek, prawda, tutaj Łapalice, Chmielno, o. I tutaj mamy flagi wywieszone, bo to święto jest kaszebsze polskie. I jeszcze powiesili tutaj flagę tą, no, powiatu chyba też, bo tu widać kilka flag. Sierakowice, o. Sierakowice prosto, a na Bytów w lewo. No my to jedziemy prosto tam. Światłach. No. Tutaj mamy pomnik, proszę pokazać tutaj. To jest Chrystus Król. No bo Polska jest pod Królestwie Chrystusowym, prawda? Tu mamy ulica Parkowa, pokazać ładny park. Tutaj to wszystko, tutaj parki są ładne, prawda, w tych kartuzach. Na Kaszeby. Kaszeb, stolica. No bo mówią, że Kaszeby to mają trzy stolice. Wejherowie, w Kartuzach i w Kościerzynie, tak? To są różne stolice i każde dom pogrzebowy akurat mamy tutaj. Tutaj mamy park po prawej, tutaj od mnie. I byłem, o tam scena stoi na stałe, bo tu są kolonie letnie, reklamują, proszę bardzo. 5 czerwca już kolonie letnie, będą burmistrz, zapraszam. No i tu duży parking, mamy taki na samochody, bo tu, tutaj właśnie jest takie centrum, można powiedzieć, kulturalno-rozrywkowe. I tutaj festyny są, ja tutaj też bywałem. Tu mamy kościół, tu sobie, proszę bardzo, jaki ładny kościół. No i tutaj koło kościoła też jest cmentarz oczywiście. Kierunek Słupsk-Lęborg, jak widać na drogowskazie. Jedziemy w tą stronę. Tutaj duży cmentarz przy tym kościele, tu po lewej stronie też mamy cmentarz, wszędzie są cmentarze. To jest ten teren cmentarny, że tak powiem. No, memento mori. No, w dobie koronawirusa tak to warto wspomnieć, memento mori. Ale jedziemy dalej, bo już teraz można sobie jechać na wycieczkę. Nie trzeba zakładać maseczkę. Jak widać, ludzie już chodzą zdemaskowani po ulicach. Nie trzeba, tylko w sklepie czy tam na stacji tam jakiś benzynowy trzeba zakładać. No, ale to tak wygląda, bo ja dzisiaj oglądałem, no, chciałem powiedzieć, taki reportaż w internecie, gdzie no już jakaś tam pani doktor znana z WHO twierdzi, że maseczki powinni zakładać tylko ci, którzy mają kontakt z chorymi i się opiekują chorymi, a tak naprawdę te maseczki i lekarze oczywiście, natomiast normalni ludzie zdrowi nie powinni żadnych maseczek nosić. No to kit wciskali nasi, nie tylko nasi, w innych państwach też włodarze, że to kurde wszyscy w maseczce. No, ulica Podgórna tutaj jest. Pisze, że zamieszkaj w Kartuzach. No, zamieszkaj, no ja nie zamieszkam w Kartuzach. Chociaż kto wie, no Kartuzy to Kaszeby ładna jest. Tutaj ta stolica Kaszub, jak mówiłem. No widać malownicze tutaj domki stoją. O, takie ładne, pokazać te ładne domki tam. O, proszę bardzo, trzeba też są. I rury leżą też. O. I to gościniec Zacisze tutaj mamy. No właśnie, to kończymy się, tutaj kończy się już teren miejski, wyjeżdżamy z Kartuzy, Kartuzę, patrz, tutaj się pisze, tak, Kartuzę pokazać, Kartuzę, jedziemy dalej i co, wita nas tutaj, prawda, jakiś obelisk stoi po prawej, nie wiem, co to za obelisk, pewnie poświęcony tu jakimś tym pochowanym partyzantom. No bo tu działał, proszę państwa, tu Gryf Pomorski działał, taka organizacja tajna na Pomorzu, Gryf Pomorski, no i walczyli z Niemcami, walczyli z Kaszuby z Niemcami, chociaż no też byli tacy, co w charakterze Volksdeutschu występowali, zawsze tacy się znaleźli, no, bo Kaszuby to są takie, które znają też niemieckie, nie? Języki. To idziemy tutaj dalej i tutaj mamy już Łapalice i tu jest, proszę państwa, ciekawa rzecz, bo tu mamy zamek w Łapalicach i tu ten zamek byśmy chcieli pokazać, tylko ja muszę do niego dojechać, gdzie te Łapalice na zamek się wjeżdża,
Teraz zobaczymy. Jesteśmy w Łapalicach, proszę Państwa. To jest Łapalice, to jest taka miejscowość, że tak powiem, po drodze do Chmielna, nie? I tu się wjeżdża gdzieś na ten zamek. Ja nie wiem gdzie, ale gdzieś tu będzie trzeba skręcić w lewo czy w prawo. Ja nie wiem czego, bo trzeba tu patrzeć, gdzie tu stanąć na chwilę. I się zorientujemy, bo tutaj Łapalice, to tam było chyba w lewo albo w prawo, nie wiem. Trzeba gdzie zawrócić. No także na pewno pokażemy zamek w Łapalicach. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Słowin Ziębiński, Czerwony Korsarz, Łapalice.